poszukiwaniu najciekawszych i najefektywniejszych zabiegów medycyny estetycznej dziś udaliśmy się do gabinetu medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej dr Beaty Pawelec w Stargardzie, gdzie poznamy działanie nowego preparatu z linii Linerase. Nazywam się Beata Pawelec, jestem lekarzem medycyny estetycznej. W dniu dzisiejszym wykonam u mojej pacjentki zabieg Linerase Hydro. Nazwę Linerase z całą pewnością i słusznie utożsamiacie z iniekcyjnym atelokolagenem typu pierwszego. Linerase Hydro to preparat, który może wspomagać przeciwstarzeniową kurację atelokolagenem. Zabiegi łączone, zależnie od stanu skóry, zalecane są pacjentom w średnim wieku i starszym, ale który możemy stosować także jako preparat odżywiający i nawilżający skórę u osób młodych, jako profilaktykę przeciwstarzeniową i w średnim wieku przy pierwszych oznakach starzenia. Zaczniemy od przygotowania skóry. Linerase Hydro wykorzystuje połączenie aminokwasów, kwasu hialuronowego oraz roztworu buforowego. Aminokwasy to produkty niezbędne do syntezy kolagenu, a więc są niejako substratem do wytworzenia kolagenu w skórze. Kwas hialuronowy z kolei, oprócz tego, że zapewnia właściwe środowisko życia dla komórek, nawilża skórę, pomaga syntetyzować kolagen, zmniejsza reakcję zapalną, natomiast roztwór buforowy pomaga utrzymać prawidłowe pH skóry. Linerase Hydro to idealne rozwiązanie dla osób młodych, którym zależy na prewencji procesów przeciwstarzeniowych, ale również dla skór dojrzałych, które łącząc ten zabieg z Linerase atelokolagenem mogą uzyskać jeszcze bardziej spektakularne efekty. Linerase Hydro to zabieg, który możemy wykorzystywać w przypadku właściwie każdej skóry. U osób młodych, bez utraty wiotkości i jędrności, stosujemy ten zabieg bardziej prewencyjnie w celu nawilżenia, rozświetlenia czy poprawy napięcia skóry. U osób, które borykają się już z pierwszymi efektami starzenia, z wiotkością, utratą jędrności, zastosujemy terapię bardziej inwazyjną, bardziej skumulowaną, wykorzystując zarówno Linerase Atelokolagen, jak i Linerase Hydro. W tym celu stosujemy bardziej zmodyfikowane protokoły zabiegowe, aby uzyskać nie tylko poprawę jędrności, napięcia, ale przede wszystkim wygładzić drobne zmarszczki, poprawić kondycję, strukturę skóry, nawilżenie, a także działać prewencyjnie, zapobiegając dalszym etapom starzenia skóry. Linerase to produkty, które mogą być wykorzystane zarówno do delikatnej okolicy oczu, szyi, dekoltu, jak i grzbietowych części dłoni, a także do zabiegów właściwie na całe ciało. Dzięki odpowiednio dobranym i zmodyfikowanym produktom nie powodują silnej reakcji zapalnej, a okres rekonwalescencji jest wyjątkowo krótki. Linerase Hydro to zabieg, który możemy wykonywać w zasadzie podobnie do wszystkich zabiegów mezoterapii. Śródskórne iniekcje nie są wielkie i nie powodują dużego uczucia dyskomfortu. Zaczerwienienie i obrzęk mijają zwykle w kilka godzin po zabiegu, na drugi dzień właściwie wygląda się już dobrze, a skóra szybko się regeneruje. Zalecenia pozabiegowe są typowe do wszystkich zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Należy przestrzegać zasad higieny i pielęgnacji, unikać opalania, nasłonecznienia, sauny, solarium i intensywnego wysiłku fizycznego. Unikamy również nakładania ciężkich podkładów, makijażu przez 2-3 dni. Oczywiście przed zabiegiem zbierany jest wywiad z pacjentem, na którym dokładnie opisywane są wszelkiego rodzaju przeciwwskazania, wskazania i zalecenia pozabiegowe, dobierane indywidualnie do każdej osoby.
stymulacja skóry oparta na aminokwasach i nieusieciowanym kwasie hialuronowym widoczny efekt nawilżenia i odżywienia skóry przynosi już po pierwszym zabiegu. Dla uzyskania najlepszych efektów warto jednak zabieg Linerase Hydro wykonać w serii 5 podań co 7 dni. Kwas hialuronowy to znany większości ludziom preparat stosowany powszechnie w zabiegach medycyny estetycznej. Jest to substancja produkowana w naszym organizmie bardzo powszechnie, endogennie przez komórki. Również komórki skóry, które wytwarzają ten kwas hialuronowy w obrębie błony podstawnej. Wydzielają go natomiast do przestrzeni zewnątrzkomórkowej, dzięki czemu nasze tkanki mają jędrność, zapewniony turgor, odpowiednie nawilżenie, a skóra wygląda pięknie, młodo i promiennie. Kwas hialuronowy również pełni wiele funkcji biologicznych. Dzięki temu, że oddziałuje na receptory komórkowe CD44, potrafi stymulować mechanizmy odpornościowe, stany zapalne, wyciszać je, a również pobudzać. Kwas hialuronowy w naszym organizmie utrzymuje się zaledwie 12 godzin. Po tym czasie rozkładany jest, a komórki syntetyzują nowy produkt. Często w medycynie estetycznej używamy syntetycznych endogennych kwasów hialuronowych, podając je śródskórnie. Dzięki temu częściowo zastępujemy kwas hialuronowy, który produkowany jest przez nasz organizm i możemy poprawić wygląd naszej skóry, tkanek oraz ich nawodnienie. Linerase Hydro stymuluje także produkcję kolagenu. W jego składzie oprócz kwasu hialuronowego znajdują się także polipeptydy, element budulcowy białek. Produkty stosowane w zabiegach medycyny estetycznej utrzymują się 72 godziny. Jest to czas wystarczający, by wystymulować komórki, fibroblasty, a więc produkcję własnego kolagenu oraz wystymulować produkcję kolagenów strukturalnych typu pierwszego i trzeciego. Kolagen produkowany endogennie, a więc przez nasz organizm, utrzymuje się przez kilka miesięcy. Zabieg i sam preparat Linerase Hydro to nowość na polskim rynku medycyny estetycznej. Jest to jednak nowość poparta skutecznością linii produktowej. My po wypróbowaniu jesteśmy na tak.